dzisiaj mamy filmik taki, bo mi się nie chce, serio mi się nie chce, kolana mnie bolą, stopy mnie bolą i głowa mnie w sumie nie boli, ale to nie ma nic do tego, że nie chce mi się nagrywać. Dzisiaj gier! Czemu? Jestem strasznie zmęczony! Będziemy dzisiaj spędzić ze mną dzień, zobaczycie co ja robię, pół dnia w sumie, bo chcę to dzisiaj wstawić i jakbym wstawił wieczorem, to byś jeszcze musiał iść spać i to by już była trzecia nad ranem, czwarta. No, ale dzisiaj się wkurzyłem, ostro. Obudziłem się, jakieś coś mnie tu swędzi cały czas, kurczę. Więc zacząłem to drapać, nie mogłem zasnąć, 4 godziny spałem. Normalnie jak wstaję, idę z powrotem spać na luzie, w sumie czasami i do późna. Specjalnie jak są wakacje. Próbuję wstać około tak 10, a o 7.30 patrzę, budzę się. A, coś mnie swędzi tu. Jak już to mnie spędziało, obróciłem się, tu gorąco było. Tu mi nie chciało się po prostu, nie wiem, zasnąć z powrotem. Więc wstałem, zrobiłem kawę, usiadłem, wsadziłem soczewki. O, ale dziwnie. Wsadziłem soczewki i usiadłem tutaj i jestem. Więc lecimy, zobaczycie dzisiaj jak mój dzień wygląda. Ale dzisiaj będzie taki luźny dzień, bo nie ma nagrywania Minecrafta i tak dalej. Więc 90% pracy nie ma. Ale dzisiaj nagrywamy vloga. Więc pierwsze co dzisiaj robię rano, to wstaję. Okej, już wstałem. Teraz biorę kamerę w rękę. Pokażę wam idealny tripod na kamerę. Klatka świnki. 50% mojego tripodu to klatka świnki. Oświetlenie. Oświetlenie i resztę pokoju. Bum. Jak widzicie, komputer jest włączony. Idziemy teraz, tak jakbym miał kamerę zmontowaną do głowy. Aaaa! Jabłko, zjadłem to rano, zapomniałem powiedzieć. Jedziemy, zmontowana kamera do mojej głowy. Taki setup na nagrywanie z kamerki to raczej nie zobaczycie często. Świnka siedzi. Okej, i teraz się wybieramy do kuchni. O kurde, jaki burdel w tym domu. Tak wygląda mój dom. Co rano wstaję, wychodzę z pokoju i piesek leży. Hello, Maja! Maja! Tu kolejny, Kaja! Kaja! Come on, hello! Hello! Kaja! Hello! Yes! Hello! Kaja! Patrzę, jest poczta? Nie, teraz jest pies, który wziął miejsce mojej poczty. Tam jest trzeci pies, taki bardziej cichy. Idziemy do pokoju tego. Tutaj się ładuje moja bateria do kamery i tutaj moje mamy sprzęt. Tutaj mam spodenki, bo dzisiaj idę pływać. Fajne z autkami, nie? Piękne. I tu jestem ja, cześć! Z kamerą faktycznie zmontowaną do głowy. Dzisiaj widzicie różne sposoby, może nazwie to 10 sposobów na homemade tripod do kamery. Bo w sumie działałoby. Okej, idziemy do kuchni, tak wygląda kuchnia. Tak strasznie wiem, zobacz jaki burdel. O, czyste ubranie, pięknie, pięknie. I dzisiaj będę stawiać tutaj kamerę dla was, bo będziecie ze mną robić jedzenie. Myśleliście, że powiem śniadanie. A, tu was mam. Okej. Przede wszystkim, w sumie patelnia jest brudna, ale dzisiaj będziemy robić 4 jajka! O! 3 papryki! O! Jedną cytrynę, blok seru, puszkę do... Czekaj, ja po prostu wymawiam rzeczy, co mam w lodówce. Okej, wracamy do startu. Co będziemy dzisiaj robić? 4 jajka! Bez cytryny. Nadzwyczaj około tej chwili zachce mi się iść do toalety, więc idziemy. Więc idziemy do toalety. Pięknie, pięknie. No i tu jest toaleta. Oczywiście, jak mówiłem, chciało mi się iść do toalety, więc zaczynamy. Ops. O kurczę, obsikałem deskę. A, nic nie szkodzi. Posprzątamy później. O! Nie martwcie się, to tylko butelka. Okej, więc jesteśmy gotowi. Bierzemy zapałkę, czy tam podpalarkę, czy tam jak chcecie. I włączamy ogień. Mamy czystą patelnię, bo ją umyłem. Poza kulisami. O kurde, jak to gorąco. Przede wszystkim chcemy dolać trochę olejku. Olejek. O kurwa, tego nie. Ups. Olejek idzie. Nie za dużo, nie za mało. Wystarczy, żeby był. Ha, za gorąco. Więc, jak już się olej podgrzeje, możemy dać jajka. O! I ostatnie.
mamy 4 jajeczka i nie będziemy je smażyć tak normalnie, ponieważ robimy jajecznicę, więc należy się... Drewniana łyżka. I mieszamy. W sumie nie widzicie, tutaj spadło troszkę i się podpaliło. Ale to luzik, to normalka. Mieszamy. Zaraz będzie jajecznica i wam pokażę, jak to wygląda. Okej, zapomniałem powiedzieć, że trzeba trochę posolić, chociaż nie uczę was, tylko wam pokazuję, co robię. Robimy tutaj, dajemy trochę soli, dajemy trochę pieprzu, tam co jest potrzebne. Jajecznica w sumie prawie gotowa, więc wchodzimy teraz do szafki tutaj. Zobaczymy. Smakołyki! Zdrowe! Bierzemy mało kaloryczne baked beansy! Nie wiecie, co to baked beansy? Zaraz zobaczycie, co to są baked beansy. Muszę uważać, żeby jajeczko się nie spaliło. Już można zmniejszyć ogień. Żeby było. Bierzemy talerz. O, tak z szafy. Mamy talerz, mamy beansy. Chyba reszta jest oczywiste. Już beansy będą gotowe. Puszkę do recyklingu. Usuwamy wszystkie włosy kota czy psów, które się nabrały na talerz podczas naszego szykowania i wsadzamy do mikrofalówki. Baked beansy w środku, można zamknąć. O kurde, można zamknąć i ustawić na 2 minuty. Start! Jej, gotowe! I stop, i otwieramy. Zobaczymy, że baked beansy są bardzo ciepłe. Bierzemy je tutaj na brzeg. Close up the baked beansy. Mieszamy baked beansy. Sprawdzamy. Dosyć zimne, ale wystarczająco, ponieważ baked beansy można jeść na zimno. Wtedy bierzemy naszą jajecznicę i staramy się przynajmniej 90% jajecznicy dać na talerz. Nadzwyczaj około 10% tracimy albo tutaj, albo na ziemi. Ale to luzik. Teraz bardzo ważny komponent. Ketchup angielski. Musi być angielski. I dajemy go tutaj na talerz. Wszędzie. Wszędzie, gdzie się tylko da. Zdrowe śniadanie przecież musi być. Jedzenie kota oczywiście. Obo. Tak wygląda w moim domu niestety. Wszystko gotowe. Możemy wziąć to teraz. Ten talerz, nasze piękne śniadanie. Idealne. A, pali mnie! Możemy wziąć do pokoju. O, gorące. Kładziemy tutaj. Zazwyczaj tutaj wstawiam. Idziemy, sprawdzamy, czy wszystko zgasiliśmy. Wszystko zgaszone, oprócz światła. Wracamy, mówimy. Hello, Maja. Maja. I wtedy nadzwyczaj wracam do pokoju. Zauważam, że jeszcze jabłko tu stoi, ale luz. Jeszcze tydzień sobie postoi. Jak już siedzimy przy kompie, zaczynamy pierwszą trudną pracę dnia. Oglądanie śmiesznych zdjęć na Facebooku i sprawdzanie, jakie głupie posty ludzie wysyłają podczas nocy. Więc zaczynamy. O! Zapomniałem dodać, że w tym samym czasie jemy. No to jemy. Jak skończymy jeść, chociaż jeszcze nie skończyłem jeść, ale mówię przed czasem, jestem w przyszłości. Incepcja! Czekaj, przecież incepcja ma coś wspólnego z snem. Nieważne w takim razie. Chodzimy na maile, sprawdzamy. Mamy maila od gościa z opasek. Boom! I w tym mailu właśnie mi pisze, że mam 500 zł do zapłacenia za wasze opaski na spotkanie w Krakowie. Cieszycie się? 500 zł za same opaski? Ten hajs z YouTube'a. Kurde. My cały dzień w kopalni siedzimy, a ten frajeny, jebany debil siedzi przed komputerem i kupuje sobie opaski za 500 zł. Co to kur... jest? Co to jest? Jeżeli tak myślicie, napiszcie jeszcze również do większych firm i artystów muzycznych i Justin Biebera, że 500 dolarów bierze za jeden bilet na koncert, a nie 10 zł, tak jak nasz wstęp do Krakowa. I tak płacę wszystko z kieszeni, więc fuck you, ludzie, którzy pracują w kopalni, którzy myślą, że jestem chujem. A tych, którzy pracują w kopalni, są uczciwi, są dobrzy. Serduszko dla was. Czas na trochę jedzenia. Mówiłem, że skończyłem, ale kłamałem. Tak jest na polskim YouTube. Wszyscy kłamią, nikt nie jest uczciwy. I komu nie można ufać. Wracając do sprawy, płacimy za nasze opaski. Więc ja zapłacę za opaski. I zobaczymy się za 2 minuty. 2, 4 minuty.
4 minuty. Oczywiście jak typowy dzień youtubera, coś musi iść nie tak, więc zadzwoniłem do tej firmy i niestety, ponieważ robię przelew z tego kraju do Polski, zapłacić za opaski, będzie dodatkowy koszt. Wszędzie dodatkowe koszty, yes! Nie mogę się doczekać do kolejnego dodatkowego kosztu. Jezus. Ale tak na poważnie, powinienem już mieć opłacone opaski dzisiaj. Więc będzie zajebiście. Również wasze opaski będą bardzo fajne, więc mam nadzieję, że doceniacie. Również takie stempele zamówiłem. W sumie też, ale z Anglii już te stempele zamówiłem, więc nie ma żadnych dodatkowych kosztów. Stempelki takie VIP, specjalnie zrobione przeze mnie, które piszą logo i tak dalej, będą też na miejscu. Dzisiaj również muszę załatwić różne dokumenty, różne podpisy, różne paszporty, różne wszystko muszę zmienić. Datę, kiedy wyjeżdżam za 2 dni, bo tato się wkurzył. Pojadę na family reunion, czyli spotkanie z całą rodziną i to z całą rodziną, niby tato zaprosił nie wiem ile ludzi. Poznam dużo nowych ludzi, więc będziecie ciekawie, zrobię też z tego vloga, jeżeli chcecie z vloga z tego family reunion, dajcie lajka, nagram wszystko, whatever. Ale wracając do sprawy, spotkanie w Krakowie. Nie wiesz o tym spotkaniu w Krakowie? Stary, gdzie ty żyjesz, pod jakimś kamykiem? Przecież robimy spotkanie w Krakowie 17 sierpnia. Link jest również w opisie do tego spotkania, jakbyście nie wiedzieli. Sprawdźcie to, chcę was tam zobaczyć, kupcie bilety na stronie i wszystko będzie dobrze. Ale tak naprawdę bardzo się staram z tym i bardzo się męczę, dlatego mi się w ogóle nie chce nagrywać Minecrafta ani nic. Po prostu nie mam sił. Wolę już coś z życia mojego zrobić. Pokazać wam jak żyję, pokazać wam jak mój typowy dzień wygląda. Mamy sporo mailów do odpisania, mamy sporo rzeczy do robienia jeszcze, więc... Więc będę się z wami teraz żegnał na parę godzinek. Odpiszę na maile, odpiszę na ludzie, którzy nie wiedzą jak kupić bilet, bo nie wiem, jacyś nieogarzy jakiś, albo tak mają poważne problemy. Nie umiem włączyć Google. Nie wiedzą jak, nie mogą kliknąć w link. Ping! A jak mam 14 lat, to idę na rano czy wieczorem? Bo przecież, ale rocznikowo! Ale pingwin, ale... Czemu ludzie tak nie ogarniają? Czemu muszę 1000 mailów odpisywać przeze mnie każdemu? Luzik, spotkanie macie już skończone 14, idziecie wieczorem. Nie macie skończonego 14 lat, idziecie rano! Nie może być jaśniej! Ci, którzy mają dokładnie 14 lat, już skończone wieczorem. Koniec dyskusji, już o tym nie będę mówić. Idziemy dalej, większość będzie się kręcić wokół spotkania, bo to jest to, co robię w dzisiejszych czasach. Teraz chyba pójdę nakarmić świnkę, odpiszę na maile, zobaczę was za 40 minut plus 20 plus jeszcze 60 minut, ponieważ 2 godziny. Więc siemano. No tak, tak. No już odpisuję na tego maila, czekaj. No i już czekaj luzik, już odpiszę. Tylko daj mi sekundę, okej? Okay? Czekaj, no okej. Okay. No więc no odpis... Czekaj, kamera w kurde, kamera w złą stronę, ja pitole. No ale tak naprawdę nie gram w LoLa. Dopiero jak skończę wszystko w dniu, czasami zagram sobie rundkę w LoLa, zanim pójdę spać czy coś. No. Nie siedzę cały dzień i gram w LoLa. Wcale tak nie jest. Naprawdę. Siedzę teraz na fanpage'u, odpisuję na parę mailów. Parę godzin już minęło. W sumie tak naprawdę 5 minut minęło, ale nie chce mi się czekać 2 godziny, więc udaję, że to jest dalsza część. Wie co o co chodzi, że już odpisałem na maile i tak dalej. Zagraliśmy sobie League of Legends. A nie graliśmy, nie graliśmy. Nie, sorry. Wytnij tą część. Wiesz, baked beansy, czyli fasolka, to co jedliśmy wcześniej, te czerwone takie pomarańczowe kawałeczki, szybko się trawią, więc myślę, że jest czas wpaść do kibla. Więc idziemy szybko do toalety i no, wtedy spotkamy się z powrotem. Czekajcie, bo te baked beansy to trochę takie... Okej, okay. Spotykamy się zaraz w powrotem pokoju. Tak, zaraz będą komentarze. O kurwa, widziałeś ten film, gdzie ten gościu srał na vlogu? Po umyciu rąk wracamy do kuchni. Gdzie to jest? Włączamy czajnik. O kurde. O, w złą stronę, włączamy czajnik i robimy herbatkę! Herbatkę z mlekiem. Herbata z mlekiem nie jest herbata z mleką, ponieważ zdecydowałem zrobić kawę z mlekiem. Więc nadzwyczaj też biorę moją kawę i zawsze i to zawsze wylewa mi się kawa gdzieś. W jaki sposób? Ja teraz się nie wyleje, to po prostu cud. Chociaż ja już wylałem. I nadzwyczaj wchodzę sobie do salonu. Tu mam moje ciężarki i tak dalej z ćwiczeń.
No i często sobie siedzę. Palę sobie tak na fotelik i oglądam ten program właśnie, ten, który leci teraz. Nazywa się Jeremy Kyle. O co chodzi w Jeremy Kyle? Jeremy Kyle jest program, gdzie taka typiara, taki typek wchodzą na to i mówią: czy dziewczyna zdradzała faceta z matką córki, facetem taty? Zobaczymy po reklamie. O, widać, że jest podejrzany. Już widzimy, że coś będzie. I właśnie to tak wciąga. Jak już skończę wszystkie podstawowe rzeczy, to wtedy mamy czas zobaczyć, jakie rzeczy mogę kupić z moim YouTube'owym hajsem, bo oczywiście hajs się zgadza. Więc pójdziemy zobaczyć jakieś przesadnie drogie rzeczy, które prawdopodobnie sobie kupię, ponieważ mam tyle hajsu. Zobaczmy laptopy z Alienware. O, właśnie, tak, tak, kupię sobie jeden z takich. A, to właśnie ten laptop, który kupię. Co? 10 000 złotych? Co to jest? To nic. No dajcie, zamówiamy. Czekaj, może jest... 20 000 złotych, nawet lepiej. Add to basket, kupujemy. No lajcie, nawet nie muszę sprawdzić specyfikacji, bo mam tyle hajsu, że po prostu jak nie będzie udane, to mam wylane. Nie, ale tak bez żartów, naprawdę szukam laptop i nie taki drogi, nie taki przesadnie, nie mam tyle kasy naprawdę. Większość wydaje na spotkanie. Właśnie zamawiam dzisiaj polisę OC, zaraz będę dzwonić, tylko zgubiłem polską komórkę moją, więc mały problem. I teraz czekamy, aż mama wróci, bo będziemy szli na basen. Tylko nie wiem, czy nagram, jak pójdę na basen, bo trochę dziwnie by to było, jakbym nagrywał. Poza tym telefon i woda raczej się nie mieszają. Więc tak wygląda mój dzień do tej pory. Mam nadzieję, że widzicie, ile mam stresów byciem youtuberem. I wiesz, strasznie trudno jest, no kurczę, wstać, o której chcesz. I wiesz, wstajesz, nie możesz zasnąć, bo coś cię swędzi. Wiesz, co? Fasolkę jeść na śniadanie, jeszcze z mamą iść na basen, to już trudne życie, ludzie. Kto myślał, że kamerka się zaczęła? Czasami, jak się boję wyjść na dwór, wystarczy, że otworzę okno przez parę sekund. Oczywiście wiecie, że dużo trenuję też, więc zrobię moje 30-sekundowe ćwiczenia na dzień i wtedy zagramy sobie w LOLa. Ale się namęczyłem. Zajmowałem się teraz pisząc nadal maile między firmami co do spotkania, więc większość teraz w tej chwili kręci się wokół spotkania, ale... Ta-da! Przesyłka również przyszła. Sporo rzeczy zamawiam często, takie malutkie drobniazgi, czasami na przykład shorty na trening i tak dalej. Zobaczymy, co przyszło dzisiaj. Lubię właśnie, jak rzeczy przechodzą, jak nie muszę wyjść z domu, bo wiesz, boję się wychodzić, wiesz, na zewnątrz, bo jestem takim chomikiem, który lubi siedzieć cały czas w domu. Takim no life'em, nie? Jak wyjdę poza drzwi, to od razu, wiesz, słońce mnie parzy i jest gorąco i niekomfortowo i ludzie są wokół mnie i jest niefajnie. O! Okej, okay. Wiesz co? Fuck this shit! Rozdzieram tą torbę. Okej, okay, zobaczymy! Zamówiłem sobie... Bokserki. Ja wam pokażę, jak wyglądają. No, pokażę w sumie, ale nie na mnie. Nie będę robić takich rzeczy. Zobaczycie w Krakowie najwyżej. Wyglądają ok. Co myślicie? To są takie bardziej stylowe. Normalnie miałem jakieś kartunkowe, ale myślałem, kurde, stary chłop z ciebie już. Trzeba już zacząć się ubierać jakoś, no, starzej. Więc fajne bokserki przyszły, może jeszcze coś przyjdzie w poczcie dzisiaj. A co do tego, to teraz parę godzin również minęło. I czekam na mamę, mama zaraz wróci i idziemy na basen. I będzie fajnie! Teraz mamy kolejną sprawę, co do opasek właśnie, bo mamy problem z opaskami. Więc rozmawiamy z kimś tutaj. Z Rezim rozmawiam teraz. Będę rozmawiać z Rezim o spotkaniu i zobaczymy się potem. Prawdopodobnie jednak wezmę kamerę ze sobą na basen, bo myślę, że będzie beka i w sumie nudny vlog, jak patrzycie, jak siedzę tutaj przy kompie cały czas. Ale tak wygląda 90% mojego dnia.
Okej. Okej, jesteśmy z powrotem. Zgoliłem trochę w grzywkę, bo mnie wkurzała, ciągle mi tak dyndała, teraz już nie dynda. Przede wszystkim, teraz naprawdę minęło dużo czasu. Mama wróciła, zaraz wybieramy się na basen. Będzie luz, co do tej pory ogarnąłem. Gadałem z Rezim, zmieniłem bilety do Szkocji na ten family reunion, co wam mówiłem, to spotkanie z rodziną, bo zamówiliśmy bilety. Tato chciał, żeby został dłużej, więc zmieniłem bilety. Zamówiłem sobie laptopa, żeby mieć na to całe spotkanie, żebyśmy mogli robić live'a z eventu. I tak potrzebuję laptopa, zamówiłem sobie taki standardowy, po prostu wystarczająco na to, co będziemy robić. Gadałem z firmami, załatwiałem polisę, zabezpieczenie, miejscowość, inne rzeczy. Dużo rzeczy organizowałem. Trochę zestresowany jestem teraz, ale dobry czas, żeby iść na basen, więc zobaczę was w aucie z mamą. Oh, mama Pimfina się pojawi. O, jeszcze dokończę to, nie wiem, czy mówiłem. Tyle rzeczy mam na głowie, nawet nie wiem, czy mówiłem, że zrobiłem sobie kurczaczka i ryż. Kurczaczek i ryż, zawsze dobre. Kurczaczek i ryż. Idziemy na dwór. O, jak jasno. Idziemy na basen. Chcesz zobaczyć, jakie... O, możesz się zobaczyć mój motorek. Tu jest. Taki zwykły. Kolory jak pingwin oczywiście. No, idziemy. Tu jest moje mamy auto. Takie małe gówno. Co? Na basenie nie wolno pływać. Co? Nie wolno nagrywać. Nie, brawo. Nie wolno. Słyszycie, ludzie, nie wolno pływać na basenie. Nie będę nagrywać na basenie, tylko jak jedziemy i jak wrócimy. Jak jedziemy, jak wrócimy. Masz shorty, to wstać pieniążki. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że załatwiłem... A, że trener do mnie dzwonił i chciał, żebym załatwił mu jakąś grafikę, więc to też ogarniałem wcześniej. O. Jedziemy na basen! Jedziemy na basen! Czy ktoś chce gumę do rzucia? Chcesz gumę do rzucia? Nie. Jedziemy strasznie szybko. Uważaj, mama, nie jest tak szybko. Czekaj, 10 mil na godzinę. No. No. Skręcamy. Prawo. Basen jest za rogiem, więc luzik. Nawet fajny, nowy jest. No za rogiem jest ogólnie. Nie jest daleko. Już tam rogiem jest. No nie jest daleko. Więc jedziemy. Hello! Hi! Nie wiem, kto to był. Zobaczcie, zgłosi na policję, że jesteś jakiś... Że co? Okej. Zobaczymy się na basenie. Raczej zobaczymy się na miejscu, ale przed basenem i wtedy po basenie. I wtedy skończymy vlog. Co? Nie. Chcieliby. Już jesteśmy na miejscu. Ten basen był wybudowany. Motywacja tego basenu historia była... Anglii. Nie. Ten basen był wybudowany z okazji tego, że w tamtym roku była olimpiada w Anglii i to się nazywa Inspire New Generation, takie było motto, żeby nową generację młodzieży do sportu zachęcić, dlatego wybudowali taki basen. Tak wygląda! Więc zobaczymy się potem. Zobacz, jak pokażę jeszcze. Jak się nie utopisz, to się zobaczycie. Tak wygląda. Wyjdziemy, wyjdź, to będziesz nagrywał, bo ruszasz. Tak wygląda. Nawet spoko. Zobaczymy się potem. Jesteśmy na miejscu. Niestety basen zamknięty. Musimy czekać pół godziny. No to luz. Trzeba poczekać. No siema. Już wracamy. Na razie basen. Jak widzicie, nie jestem zbyt dobrym nastroju. Dostałem złe wiadomości. Kolejny nie można nawet wypłynąć się w spokoju. Firma, co zajmuje się sprzętem technicznym, muzyka, DJ i tak dalej. Proponowali mi jakąś debilną cenę. Wycenili mi jakąś głupią cenę za prawie 25 tysięcy złotych za ten dzień. Więc posrało ich. No naprawdę posrało ich. No więc mam 2 dni, żeby ogarnąć wszystko. Resztę mojego dnia nie ma nawet sensu pokazać wam, bo będzie siedząc przy komputerze, pisząc maile. Nie przeklinanie. No może w głowie. Ale cały czas, co płynąłem w basenie, tak myślałem. Kurde! 25 tysięcy, posrało ich. Za parę 35 bram posrało ich. Nie, ja i Rezi musimy się wziąć ostro za pracę. Teraz jak wrócę z odwołania od razu do Reziego i planujemy to. Bo wszyscy inni się lenią albo ich nie ma. Tylko ja i Rezi o to organizujemy. Ja przede wszystkim najbardziej, Rezi dużo mi pomaga, więc dzięki ci, Rezi. No. Ale tak się kończy dzisiejszy półvlogowy dzień. Nie chcę mi się już nagrywać więcej, bo będzie za długie. Przede wszystkim będzie za długie, a po drugie teraz muszę się skupić, więc pożegnaj się. Jak pójdzie dalej, to trzeba świeczki ze sobą przynieść, żeby światło było. O, ja pierdolę. No, Jezu, jak on to zrobił? Masakra, ale oni żyją. No.
No to teraz się żegnamy. Właśnie to skończyliśmy nagrywać, to żegnanie i nagle to się pojawiło, a mama nagraj to, więc nagrałem. Wszyscy żyją chyba. Masakra. No to teraz tak naprawdę. Ale ambulans jedzie, nagraj to. Karetka jedzie. No. Siemano! Cześć! Siema wszystkim! Dzień dobry! Witam dziewczyny! Siemano wszystkim! Siemano wszystkim! Z tej strony Stew. Nie wiem jak się przewitać, więc nie będę się witać. Witam w filmie, gdzie nie ma przywitania. Cześć.